Zobaczmy, któż to będzie. Dobra, mamy Trala. Z Tralem chyba nie będzie jakiejś wielkiej tragedii, gdyż nie kojarzę, żeby póki co z Tralem był jakiś problem. Dobra, słowo cienia śmierć wymienię w sumie boskiego ducha także na początku nie potrzebuję. Wyciszenie oczywiście zostawię. No, powiedzmy, niech będzie. Co prawda dość długo nie będę mógł nic używać, ale mimo, że jest wyciszenie. Szaleństwo cieni też się może przydać. Zobaczmy, co zrobi nasz przeciwnik, bo niestety na jego zagraniach będziemy musieli polegać, bo jak widać, my nie za dużo możemy zrobić. Ale w czwartej turze, czy tam nawet w trzeciej, bo mam monetę, możemy mu coś na turę ukraść i może nawet się uda mu zabić dwa stwory. Dobra, jak widzimy, zastanawia się 100 lat nad zagraniem. Nic nie zrobił, dobra, nasza tura. Przynajmniej dobrze mi się szatkownik trafił. Przynajmniej będzie co w trzeciej turze wystawić. Wirujący Iskrobot. No jego by się było warto pozbyć, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy on mi na razie tak strasznie zagraża, dlatego też po prostu przeczekam tę turę. Wiem, że oberwę aż za 6 w najlepszym wypadku. O, a teraz nawet za 10. Ale jednak mimo wszystko wolałbym tego Iskrobota zostawić, bo to jest dobry target na mój Shadow Madness. Tak, Flametongue Totem zdecydowanie trzeba wyciszyć, bo jednak za 10 co turę to ja obrywać nie chcę. Tak, zaryzykujemy po raz kolejny i po raz kolejny Iskrobota zostawimy tak jak jest. Co w sumie może się dla nas bardzo źle skończyć, ale miejmy nadzieję, że tragedii nie będzie. Dobra, przyzwał dzikie duchy, czyli myślę, że to jest bardzo dobra tura na użycie szaleństwa cieni. Bo mało tego, że zniszczymy jednego wilka, to jeszcze dostaniemy stwora za jeden z jego Iskrobota. Pewno ognika, ewentualnie atrapę. No, w sumie tylko te dwa stwory są do wyboru, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Kurczę, trochę tutaj przesadziłem, bo mamy piątą turę, a ja już połowę życia w plecy. Mogłem jednak bardziej uważać na tego Iskrobata. Dobra, mamy turę piątą. Więc teoretycznie dobra tura na Stalaga, ale jako że i tak nie mam go z czym skąbić, więc użyjemy szatkownika. Z nadzieją, że nie dostanie Silence'a, aczkolwiek w 90% przypadków wystawiony szatkownik właśnie owego Silence'a dostaje. To jest jednak jedna z najbardziej niebezpiecznych jednostek na tej karczemnej bójce, gdyż daje aż dwa stwory. A czy dostaniemy Silence'a, to się zaraz okaże. Ja bym... Nie mam czasu. O! Sylvanas, okej. Okay. Niech będzie teraz. Zdecydowanie się trzeba Sylvanas pozbyć. Oj, bardzo dobrze. Wyciszymy wilki, wyciszymy Sylvanas. I wtedy będziemy ją mogli na spokojnie zamordować. Teraz tak, sobą wyciszymy wilka. Standardowym wyciszeniem wyciszymy Sylvanas. Tutaj buffnę mojego szatkownika. Teraz tak, Sylvanas ginie, szatkownik zostaje, więc nie jest źle. Nawet jeżeli w kolejnej turze mój szatkownik zginie od wilka mojego przeciwnika, to tak czy siak dwa stwory za dwa mi da, więc źle nie będzie. Chyba, że tym razem dostanie Silence'a. Dobra, kolejny totem. No, jednak się doigrałem. Plus jest taki, że mój przeciwnik z totemu nie dostał totemu do siły zaklęć, więc jeszcze szatkownik ten jeden punkt życia zachował. Dobra, mamy nerubieńskie jajko. Okej. Okay. I kolejna atrapa, tutaj bez zaskoczenia. Nerubieńskie jajko na szamanie jest dość niebezpieczne, gdyż szaman ma wiele sposobów, żeby owe jajko rozbić. Dlatego ja zrobię tak, kolejny szatkownik. Oprócz tego oczywiście totem zniszczę, jak mam taką okazję i w sumie podleczę siebie. Robota na razie wystawiać nie będę. Zobaczmy, czy mój przeciwnik będzie miał jak zniszczyć nerubiańskie jajko. Miejmy nadzieję, że nie, ale to się zaraz okaże. No i co? Atrapa ginie i teraz chwila prawdy. No co tam masz? Pochwal się. Oj, 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 teraz zdecydowanie rozbicie jajka to będzie zła informacja. Tak, reinkarnacja, no niestety. Powstaje dwóch nerubianów. O, i bardzo dobrze, że najpierw powstał ognik, bo w związku z tym mój przeciwnik nie dostanie jajka z powrotem. Czyli akurat tutaj mieliśmy sporo szczęścia. Dobra, mam masowe rozproszenie, które póki co mi się na razie nie przyda.
Robimy tak, wystawiamy Stalaga, jako że mamy dwóch szatkowników, którzy akurat mają 4 punkty życia, więc obu Nerubianów, mojego przeciwnika, możemy się pozbyć. Jajko nam nie zagraża, gdyż się nie zmieściło na pole. Dobra, Barona Zerwikrusza możemy pokonać Stalagiem, a jednak nie możemy, bo dostał żabę. Dobrą informacją jest to, że mój przeciwnik ma tylko jedną kartę w dłoni, więc opcje mu się trochę wyczerpały. Dobra, milion stworów na polu. Myślę, że to jest dobry moment, żeby użyć masowe rozproszenie, bo mało tego, że wszystkie stwory stracą efekt agonii, to jeszcze Baron Zerwikrusz straci swój efekt. Dlatego też wyciszam wszystko. W sumie trochę w to w złej kolejności zrobiłem, powinienem najpierw wyciszyć i dobrać kartę, a potem wystawić stwora. Ale niech będzie. Dobra, ile ty masz obrażeń na polu? 3... 6. Plus 3 bezużyteczne totemy. I do tego całe pole zapchane, czyli nie możesz nic nowego wystawiać. Dla mnie całkiem spoko. Jak widzimy, zdecydował się zniszczyć ognika, co w sumie ma sens, bo jednak warto zrobić sobie miejsce na pole na mocniejsze stwory niż ognik 1 na 1. Dobra, kolejny szatkownik. Niestety minus jest taki, że nie mam jak go wyciszyć. Dlatego też... Dobra, skopiujemy szatkownika. Nie jest to zbyt dobry target na beztwarzyłego manipulatora, ale jednak chciałbym coś na tym polu mieć. Dobra, robota niszczymy i czekamy, co się stanie dalej. Po tej turze zostanie mi 10 punktów życia. Na szczęście nie bijemy się z magiem, więc silne zaklęcia nam nie zagrażają. Aczkolwiek czułbym się pewniej... Oho! Zaczyna się robić niebezpiecznie. Jak nic nie wymyślę, to kolejna tura będzie naszą ostatnią. Myślę, że załogowy golem mojego przeciwnika jest w sumie dobrym targetem do przejęcia mind controlem. Bo jeżeli tego nie zrobię, to obawiam się, że to będzie koniec walki. Dlatego też załogowego golema pokonamy. Rozbijemy szatkownika, zobaczymy, co tam mój przeciwnik dostanie. Hiena i Murloc, nic silnego. Dobra, zabijamy Murloca. I mój przeciwnik ma na polu 5 punktów obrażeń, ok. Tragedii nie ma, nie ukrywajmy. W kolejnej turze ja mogę przyzwać Barona Zerwi... Kolejne jajko. No dobra. W kolejnej turze ja mogę Barona Zerwikrusza przyzwać i z załogowego golema dostać 2 duże stwory, jak dobrze pójdzie. Dobra, wybranie Zwelena, dlatego my robimy Barona Zer... nie wiem, czy go wystawiać, bo na razie i tak mój golem nie zginie od niczego. Dobra, przyzwę Taurisana, zniszczę wszystko, co mogę. Hienę i wilka. Barona Rivendare'a nie będę niszczył, bo on tak ma na sobie ducha przodku, więc po co mam go ożywiać, tak żeby jego efekt wrócił. Dobra, Taurisan obniża koszt zaklęć, a my zobaczmy, co tam mój przeciwnik ma w polu, w dłoni. Totem przypływu many. No, tego zdecydowanie się trzeba pozbyć, głównie dlatego, że mój przeciwnik będzie dobierał karty, a nam zależy na tym, żeby tych kart w dłoni miał jak najmniej. Dobra, mamy kolejną sowę. Wyciszymy Barona. Niestety Baron nam się nie ożywi. Podleczymy moją postać i robimy tak. Totem zabijamy. Drugi totem zabijamy. Co dostaniesz? Nie, no myślę, tragedii nie ma. Stwór 2 na 1, stwór 1 na 1. Mamy 12 punktów życia, więc jest wszystko, myślę, w porządku. No co tam? Co tam w tej dłoni trzymasz? Okej. 9. Ojojoj. Nie mówcie, że ognistego żywioła... Serio? Mało tego, że dostałem strzasku za maksymalną ilość, jaką się dało, to jeszcze akurat dwie karty, które... Nie! Dlaczego? Fail!